Witam Was wieczorkiem, mamy godzinę 18, przed chwilą wróciłem ze sklepu, bo byłem dokupić sobie śrub do kotwienia tej szklarni do podstawy. Dzisiaj miałem, wróciłem o 15 z pracy, i mówię, a to tylko i wyłącznie złożymy ten prostokąt na dole, przy, no, przymierzymy sobie tą szklarnię i zobaczymy jak to wygląda. No i jak to ze mną bywa, złożyłem ten prostokąt, przyszła Judyta, że ona by mi pomogła, no to mówię, to dawaj postawimy te słupki narożne. Jak postawiliśmy te słupki narożne, to za chwilę. Ona poszła się bawić, a ja się męczyłem i stawiałem sam już pozostałe. Ogólnie schodziło mi średnio minutę na słupek, bo tak patrzyłem, że 5 słupków postawiłem w 4,40, 4 minuty 40 sekund. A wiadomo, że po każdy słupek szedłem i przygotowałem sobie tego, każdą śrubkę szykowałem osobno i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dosyć ciężko się skręca tą szklarnię samemu, ze względu na to, że z jednej strony trzeba kontrolować śrubę, z drugiej strony kręcić nakrętkę. Ja to robiłem wkrętarką, to miałem troszkę łatwiej, ale... Mimo wszystko no wymaga to pewnej sprawności i zachęcałbym, jeśli ktoś się kiedyś zdecyduje, to jednak robić to z drugą połówką albo jakimś dobrym kumplem, sąsiadem i tak dalej. Ja ją oczywiście dam radę złożyć sam, choć kto wie, pewnie jutro poproszę Karolina, aby mi przy tej górnej części troszeczkę pomogła. Będzie szybciej. Na razie ta szklarnia wywala z butów. Trafnie ktoś zacytował Siarę Siarzewskiego w komentarzach, bo ta szklarnia robi mega robotę. Estetyka jest niesamowita. Słuchajcie, wszystkie elementy, tak, te białe, to jest ocynkowany profil o grubości milimetra, malowany proszkowo i to tak naprawdę bardzo porządnie. Tutaj nie ma zacieków, tu nie ma obić, otarć i innych takich. Śruby są nierdzewne, nakrętki, podkładki również, laserowo powycinane nawet numery numerujące. oczywiście każdy z profili, tak aby łatwiej było szukać właściwy. Wszystkie otwory są przygotowane, wszystko jest, że tak powiem, spasowane jak należy. Tutaj nie ma żadnych zbędnych luzów, nic nie lata, nic się nie przesuwa. Po prostu wkładamy śrubę w dziurę, przewlekamy przez kolejny profil, skręcamy i jest wszystko ok. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, jak pójdzie mi z górą, no bo wiadomo, na razie to tylko te pionowe słupki. Yy, jeden pomyliłem. Warto patrzeć na instrukcje jednak i sobie od czasu do czasu zerknąć, gdzie co powinniśmy dać. Pozostałe raczej ciężko pomyśleć, dlatego że ten narożnik akurat można obrócić niewłaściwą stronę i te otwory zaznaczone na przykręcenie węglanu dać tak, że będą od środka, nie będzie ich tutaj. Tak, a raczej to te otwory dać po niewłaściwej stronie. Nie, te. Te. To zdarzyło mi się. To był pierwszy słupek, który przykręcałem, później już nie było takiej możliwości, ponadto. Próba przykręcenia tego nawet do góry nogami, czy inaczej powoduje, że ta szklania zaczyna prężyć, coś nie pasuje i momentalnie widzimy, że popełniliśmy błąd. To jest też ważne, bo wydaje mi się, że kręcąc ileś tam słupków można wpaść w rutynę i się machnąć. Do tego momentu całkiem przyjemnie się to składa, wszystko pasuje, czekam na górę, ale to dopiero jutro, bo ręce grabieją, to jednak jest metal, jednak przy tych dwóch, trzech stopniach zaczynają palce boleć i odpuszczam na dzisiaj. Po drugie, no jest późno, jest ciemno. Zaraz będzie wiadomo zmierzch. Trzeba zebrać jajka, bo trochę jajek było i zaczynam jutro od samego rana. Może się uda zrobić cały szkielet, przykręcić go. A jak się uda zrobić cały szkielet, to nie oszukujmy się, to już będę pędził, żeby zrobić powłokę. Ale na spokojnie. Nie chciałbym przegiąć, bo jak się człowiek śpieszy, to zawsze się coś zrobi. To było na tyle na dzisiaj i do zobaczenia jutro.